Mam plan. Pozwólcie, że go wam przedstawię. Nie tak dawno temu kumpela z pracy podesłała mi kazanie Piotra Natanka. A, tak, to najsławniejsze. Oczywiście oglądanie tego to czysta rozkosz to nigdy nie przestaje bawić. Tylko że zapomniałem 90% tego, co Natanek tam mówi. I 5 lat temu, kiedy to oglądałem, miałem do tego całkiem inne podejście. Nie zrozumcie mnie źle, wtedy też się z tego śmiałem. Wszyscy moi znajomi chrześcijanie się z tego śmieją. To jest śmieszne. Tylko że... W ogóle zapomniałem o tym, że w drugiej części Natanek odczytuje swoją długą i imponującą um, listę zjawisk i praktyk, które uważa za diabelskie. Nazywa je Oksfordami diabelskimi albo twardym New Age'em. Um, najwyraźniej uważa te praktyki za czyste zło. Ja nie zawsze byłem sceptykiem, i pięć lat temu ta lista nie powiedziałaby mi wiele. To znaczy, usłyszałbym yoga i wschodnie sztuki walki i uznałbym go za jeszcze większego świra niż wcześniej uważałem. Ale dzisiaj znam większość z tych rzeczy i widzę w nich ogromny potencjał dla mojego kanału. Bo oglądając to teraz, zdałem sobie sprawę z tego, że wymienia dokładnie te rzeczy, z którymi ja chcę walczyć, ale z całkowicie innych powodów. Nie umiem sobie odmówić przyjemności przeczytania tej listy i spróbuję zrobić to w taki charyzmatyczny sposób jak on. <laughs> Aki do amulety, astrologia, bioenergoterapia, szenin, chiromancja, czary, horoskopy, huna, jasnowictwo. Yoga, kabała, kontrola umysłów, kurs cudów, magia runiczna, magia, mediuminizm, medytacja transcendentalna, numerologia, okultyzm, parapsychologia, pismo automatyczne, psychotronika, radiestezja, redreating, Reiki, szatanizm. Medycy... Metoda kontroli umysłu według Sylwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu, szamanizm, tai chi, tarot, techno, uzdrowienia okultystyczne, wahadełko wudu wróżbiarstwo, wywoływanie złych duchów, chodzenie po ogniu, erutymia, hipnoza, homeopatia, podróży poza ciałem OOB, Polarity, świadome śnienie, Quigong, uzdrowicielski dotyk, talizmany, wschodnie sztuki walki. <laughs> o Boże! Dobra, nie będę was już trzymał w niepewności. Mówię wam to dlatego, że mam zamiar wziąć pod lupę każdy z tych tematów i o każdym zrobić osobne wideo. Tym samym zaczynając serię filmów o pseudonauce i nietypowych przekonaniach, uważam, że Oksfordy Diabelskie to będzie godny tytuł dla tej serii. Dobra, myślę, że najpierw powinniśmy przeanalizować pewne trudności. Akido. To chyba dość jasne, że tu chodzi o Aikido, nie? Steven Seagal i w ogóle. Tarord. To jest tarot, nie? Ale potem miałem trochę problem, bo są trzy bardzo niezrozumiałe słowa, jakim jest Szening, redritin i Erutymia. Na szczęście znalazłem tą stronę. Zdaje się być powiązana z twórczością na tanka, bo to są po prostu oksfordy diabelskie, tylko że nie mają do siebie dystansu po prostu. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było ocenienie jak dobrze znam. Te zjawiska, poglądy. I oto moje wyniki. Podzieliłem wszystkie te rzeczy na trzy grupy, więc pierwsza grupa to rzeczy, które znam, druga to w sumie nie znam aż tak dobrze, a trzecia to pierwszy raz usłyszałam o tym od Natanka. I muszę na wstępie powiedzieć, że zrobiłem już dwa filmiki Oxfordów i w przypadku jednego mieliłem się po prostu nie znałem tego tematu tak dobrze, jak myślałem. Ale wracając, wziąłem potem kategorię numer jeden i podzieliłem ją na dwie grupy pod względem wartościowości. Um, nie wziąłem grupy drugiej i trzeciej, bo to by było nie fair. Po prostu nie wiem, na te, nie, nie są mi te tematy na tyle dobrze znane, żebym był w stanie ocenić, czy są wartościowe, czy nie. Grupa A, czyli bezwartościowe nonsens, pseudonauka, urojenie wirus umysłu, i grupa B, czyli chyba nieszkodliwe. Wiem, to trochę fałszywy wybór, to tak jakby nie było nic pomiędzy tymi dwoma kategoriami. Ale po prostu pomyślałem, że tak będzie praktycznie. Zastanawiam mnie ja teraz, ile ignoranckich i obszydzonych opinii mam na te tematy. I jak wiele z nich zmienię, gdy zamknę już tą serię. Nie zrozumcie mnie źle, gdy czytam magia runiczna, to nie zapowiada to wielkiego odkrycia. Ale może ujmę to tak. Założę się, że są pewne dyscypliny, które są pozornie beznonsensowe, takie jak aktorstwo albo piłka nożna. A jednak mają swoich świrów, którzy mają swoje pseudonaukowe wierzenia. Takie jak na przykład, że noszenie tych samych skarpet na meczach yy, przynosi mi szczęście. Chyba w Space Jamie było coś takiego tylko ze spodenkami, nie? To nie przekreśla piłki nożnej jako dyscypliny. To po prostu znaczy, że można do tego podejść w bardziej racjonalny sposób. Oczywiście piłka nożna i koszykówka to nie jest coś, co ma pseudonaukowe korzenie, ale nawet gdyby tak było, to nie znaczy to, że cała praktyka jest bezużyteczna, tak na przykład... Przychodzi mi tu yoga i, i medytacja do głowy. Chociaż co o tym myślę, jeszcze się okaże. To, co chcę powiedzieć na początku, to to, że filmy Oxfordów Diabelskich nie będą na temat religii, chyba że któryś z tych tematów będzie z nią na tyle powiązany, że nie będzie się go dało umówić bez tego. One nie będą w kolejności. W tytułach też nie będę wspominał, że to jest część. Oksfordów diabelskich, bo po prostu nie chcę zniechęcić katolików Będę starał się omówić każdy z tych tematów Chociaż jestem pewien, że niektóre z nich są całkowicie Niegodne mojej uwagi Ale zrobię co w mojej mocy Nie wiem czy mój kanał do tego czasu nie umrze Ale to już jest w waszej mocy I jeszcze ostatnia rzecz Przysięgam wam uroczyście Że przed zanurzeniem się w którykolwiek z tych tematów Zrobię wdech Zrobię wydech i powiem do samego siebie. Może jestem w błędzie. Tyle razy już byłem. Ja jestem Łukasz Brańczyk. śmiem wątpić.